Pewnie nieraz zetknęliście się z pojęciem funkcji i w tym filmie omówię pojęcie funkcji w sposób być może taki bardziej abstrakcyjny i ogólny niż ten, który znacie dotychczas. I od razu powiem, że w tym ogólnym kontekście czasem zamiast funkcji używa się słowa odwzorowanie, ale terminologia nie jest jakoś tak ustalona i niektórzy odróżniają funkcje jako te, które mają wartości liczbowe, a dla bardziej ogólnych obiektów mówią o odwzorowaniach, no ale my będziemy mówili o funkcjach. Czyli cóż to takiego jest funkcja? Tutaj mamy taki zapis f, no f to jest nazwa funkcji, no i potem mamy dwie literki x, y, to są zbiory, czyli to są zbiory i ta strzałeczka, która mówi o tym, czym jest funkcja, czyli funkcja to jest takie przyporządkowanie, przypisanie elementom jednego zbioru elementów innego zbioru. Czyli mamy tutaj elementowi x przypisujemy element ze zbioru y, czyli jakiś, i to jest element f od x. Zróbmy może rysunek. Czyli tak, mamy jeden zbiór x, mamy zbiór y i każdemu elementowi x, może narysujmy sobie te trzy elementy x, mamy tutaj y i każdemu elementowi x jest przypisany pewien element z y. Przy czym może być tak, że dwóm różnym elementom z x jest przypisany ten sam y i mogą być też takie y, takie elementy w y, które nie są przypisane do żadnego x. No, natomiast jest tak, że z każdego x wychodzi tylko jedna strzałka do y. Tu jest zbiór y. No i może teraz kwestia terminologii. Więc x nazywamy dziedziną funkcji. I dziedzina funkcji jest integralną częścią definicji, prawda? Czyli funkcja to jest dziedzina, drugi zbiór y, to jest, czyli przeciwdziedzina. Czyli to są dwa zbiory i ta strzałeczka, która symbolizuje właśnie to powiązanie między elementami x i y. Dokładnie każdemu x-owi jest przypisany tylko jeden element y. No i tutaj jeszcze zwykle mamy trzeci zbiór. Mianowicie może się zdarzyć tak, że pewne y nie są przypisane żadnym x-om. Czyli mamy również coś takiego jak obraz funkcji, czyli to jest obraz funkcji f. I to jest podzbiór y i to są te elementy, które są przypisane x, prawda? Czyli element y jest w obrazie, jeżeli jest, kończy się na nim pewna strzałka z x, tak to możemy powiedzieć. No i teraz jak to ogólne pojęcie ma się, powiedzmy, do takich funkcji, które znacie do tej pory i do takiej notacji, prawda? Jeżeli piszemy f od x równe x kwadrat, prawda? Taka funkcja kwadratowa. W szkole pewnie ją spotykaliście. No dobrze, to jak to się ma tutaj do tego, co powiedziałem? No więc, po pierwsze, nie ma tutaj jawnie napisanej dziedziny. No ale konwencja jest taka, że jeżeli dziedzina nie jest jawnie napisana, mamy tylko wzór funkcji, to konwencja jest taka, że dziedziną są wszystkie te obiekty, wszystkie te liczby, dla których ten wzór ma sens. Czyli tutaj ta funkcja mówi, weź x, podnieś go do kwadratu, albo przypisz mu x, jego kwadrat, czyli no z każdą liczbą rzeczywistą możemy to zrobić, czyli dziedzina to jest r, no i wynik jest liczbą rzeczywistą, czyli przeciwdziedzina też jest r. No i w tej drugiej notacji x przechodzi na, czy też jest powiązany z x kwadrat. Prawda? To jest, ta strzałeczka tutaj ma trochę inny charakter, zwykle się ją odróżnia. Prawda? To jest strzałeczka, która mówi jakiemu, co jest przypisane elementowi x, a taka strzałeczka bez tego pionowego, bez tej pionowej kreski na końcu, to jest pomiędzy zbiorami. No i taki rysunek byłby, że co, że tutaj mamy dziedziną jest x, dziedziną jest r, no i przeciwdziedziną też, co czasem zaznacza się w ten sposób, że ta strzałka prowadzi od r do r. No, jaki jest obraz tej funkcji? Obraz tej funkcji naszej x kwadrat? No to oczywiście to kwadrat liczby nie może być ujemny, czyli to są te x rzeczywiste, takie, że x jest większe równe 0. No, czyli obrazem są liczby rzeczywiste nieujemne.
Teraz ta notacja tak sugeruje może bardziej inny taki obrazek, który można mieć myśląc o funkcji, mianowicie obrazek takiej maszynki czy też pudełka, że funkcja to bierze coś, bierze x, prawda, i jakoś go tu przerabia na x kwadrat, tak? Czyli coś z nim robi, prawda? To jest ten nawias, wkładamy tu w nawias i to f przerabia nam x na x kwadrat, niczym jakaś taka maszynka. No więc oczywiście to też jest dobry obrazek, pomocny w niektórych sytuacjach, żeby widzieć funkcję jako właśnie taką skrzyneczkę, do której wrzucamy x, a wyciągamy x kwadrat. No a drugi obrazek jest związany z tymi strzałeczkami. Tutaj, że prawda, to mamy dwa zbiory i strzałeczkę, strzałeczki, które wiodą od elementów x do elementów y, no właśnie w taki sposób, że z każdego x wychodzi tylko jedna strzałka i strzałki, mogą się różne strzałki kończyć w tym samym y i pewne y, do pewnych y mogą nie dochodzić żadne strzałki. Popatrzmy teraz jeszcze na kilka przykładów. Powiedzmy, że mamy funkcję g, może ją nazwijmy teraz, która parą liczb rzeczywistych, czyli elementom r kwadrat, czyli dziedzina jest r kwadrat, przeciwdziedzina jest r, no i co? I parze liczb, które może nazwiemy x1, x2, przypisana jest ta funkcja g, przypisuje nam liczbę 2. Czyli co? Jaka jest dziedzina? Czyli tutaj dziedzina to jest r kwadrat, przeciwdziedzina to jest r, no a obraz tej funkcji to jest jednoelementowy zbiór 2, składający się tylko z cyfry 2. No i rysunek byłby taki, prawda? Mamy tutaj r kwadrat, powiedzmy r kwadrat, mamy tu r, może narysujmy takie chude, w nim mamy punkt 2, no i z każdej pary tutaj idzie strzałka do tego samego punktu. Na każdemu punktowi, każdej parze liczb jest przypisana jedna liczba rzeczywista, 2. No i może jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że funkcja h, która też parze liczb będziemy przypisywać trójkę, czyli z r2 w r3. Tym razem może nazwiemy x i y, czyli parze x i y przypisujemy trójkę liczb, powiedzmy x plus y, x minus y i x razy y. No i tutaj dziedzina to jest pary liczb rzeczywistych, czyli r2, przeciwdziedzina to jest r3. No, z obrazem obraz, no obraz nie jest tak łatwo znaleźć może. Zobaczmy tylko, że obraz, że nie wszystkie liczby, nie wszystkie trójki są w obrazie. Czyli popatrzmy sobie na przykład na 2 i 2. 2, 2 na co przechodzi? No tak, tu jest 2 plus 2, czyli 4, 2 minus 2, czyli 0 i 2 razy 2, czyli 4. No, czyli na przykład 4, 0, 4 należy do obrazu. No to zapytajmy się, czy na przykład, czy 4, 0, 0, czy taki punkt jest w obrazie? W obrazie funkcji h. No to popatrzmy, musimy się zapytać, czyli czy następujący układ równań ma rozwiązanie, prawda? No bo co to znaczy, że punkt 4, 0, 0 jest w obrazie? To znaczy, że istnieje para punktów x, y, para liczb, które spełnia następujące warunki, że x plus y musi być równe 4, tak? Potem x minus y musi być równe 0 i x razy y musi być równe 0. No to co, tutaj skoro x minus y jest równe 0, to znaczy tutaj, że x jest równe y. No skoro x jest równe y, to pierwsze równanie mówi nam, że 2x jest równe 4, czyli x jest równe 2. Czyli x równe y równe 2. Czyli to jest, skorzystaliśmy z warunków 4, 0. No i wtedy x razy y jest oczywiście 4, a nie 0. Czyli innymi słowy punkt 4, 0, 0 nie jest w obrazie. Wobec tego są punkty, które są
obraz nie jest całą przestrzenią R3. Może jeszcze wróćmy do terminologii. Powiedzmy parę słów o ogólnie stosowanej terminologii. Więc jak już mówiłem, czasem przez słowo funkcję rozumie się taką sytuację, że przeciwdziedziną są liczby rzeczywiste. A jeżeli przeciwdziedziną są inne zbiory, czyli trójki, dwójki liczb rzeczywistych, entki liczb rzeczywistych, to raczej mówimy o odwzorowaniach, no ale nie jest to ściśle przestrzegane. Więc również, żeby bardziej uściślić, to jeżeli y jest zbiorem liczb rzeczywistych, to czasem mówi się o funkcjach skalarnych lub funkcjach rzeczywistych. Czyli jeżeli y jest r, to mówimy o funkcjach skalarnych lub funkcjach rzeczywistych. Natomiast jeżeli y jest powiedzmy r2, r3, ogólnie rn, to mówimy o funkcjach, czyli to są funkcje skalarne, mówimy o funkcjach o wartościach wektorowych, czyli funkcje o wartościach wektorowych. No tutaj. No albo o odwzorowaniach. Czyli jeszcze raz, funkcja to jest dwa zbiory, jeden zbiór zwany dziedziną, drugi zbiór zwany przeciwdziedziną. No i przyporządkowanie, prawda, każdemu elementowi z dziedziny, pewnego elementu z przeciwdziedziny, no także z każdego x wychodzi tylko jedna strzałka. Dwie strzałki mogą się kończyć w jednym punkcie i mogą być też y, które nie są obrazem żadnego x. I teraz te y, które są połączone strzałką z jakimś x, stanowią podzbiór zbioru y. No, może się zdarzyć, że to są wszystkie y, ale może też zdarzyć się, że jakieś y zostają i ten podzbiór nazywamy obrazem funkcji czy też odwzorowania f.